Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej 29 ceremonii w imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w niezwykłym miejscu mocy, na samym szczycie rubinowej piramidy. A jak wiesz, rubinowy promień jest odpowiedzialny za to wszystko, co skryte głęboko w nas, za nasze wewnętrzne cienie. I wewnętrzne demony, ale również jest to ta niezwykła energia, która pomaga nam wynieść ze wszystkich doświadczeń wiedzę wyższą i wykorzystać ją w przyszłości. Tak jak mówiliśmy o tym na ostatniej naszej ceremonii, że wypłakane łzy zmieniają się w drogocenne perły. Nasze dzisiejsze spotkanie. Zamyka serię dwudziestek, czyli tego głębokiego spojrzenia do podświadomości, analizy od A do Z, wyszukania tych wszystkich blokad, które jeszcze hamują cię na drodze do spełnienia twoich marzeń i twoich pragnień. I to niezwykłe miejsce mocy, które zostało mi dzisiaj wskazane, ma taką wyjątkową energię, która poprowadzi nas dalej, by zrozumieć wszystkie przesłania, przyjąć je, i wykorzystać w kolejnych tygodniach i miesiącach. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy od czegoś takiego wesołego, tak aby otworzyć się na te wyższe wibracje, ponieważ naszym dzisiejszym przewodnikiem będzie niezwykłe zwierzę mocy. Zwierzę, które uczy cię pewności siebie i wiary w siebie. Tego, jak każdego dnia nosić głowę wysoko i z radością, wdzięcznością i zaufaniem rozpoczynać każdy dzień. Przechodzi kura do kury. Dzień dobry, jest mąż? Dzień dobry, tak jest. Jak zwykle grzebie przy aucie. Tak. Naszym dzisiejszym przewodnikiem będzie kogut, ten piękny, dumny i kolorowy ptak które przegania demony, bo gdy zapieje pierwszy kur, to demony znikają. I z pewnością znasz tą legendę, tą baśń o Panu Twardowskim, który podpisywał cyrograf z diabłem i gdy zapiał pierwszy kur, to wszystko zniknęło. Tak, bo to zwierzę jest takie symboliczne. Ono, Rozpoczyna nowy dzień jako nowy początek i nową szansę, bo każdy dzień jest nową szansą, by coś zmienić, by coś ulepszyć, by rozpocząć coś nowego, by doświadczać siebie tutaj i teraz na Ziemi. I tak, jak nasze dzisiejsze spotkanie, ta rubinowa energia, która daje tą pewność siebie, tą wiarę w siebie, to zaufanie we własne siły, ale która również pokazuje nam, jak nasze poprzednie decyzje ukształtowały nasze życie tutaj i teraz. Bo to, jak żyjesz w tym momencie, co cię otacza, jakie rzeczy, jacy ludzie, jak wszystko wygląda wokół ciebie, tego nie da się zmienić, bo to jest wynik, Myśli, które pojawiły się wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu czy lata temu. Ale tutaj i teraz, dokładnie dzisiaj, możesz zmienić twoje jutro poprzez twoje pozytywne myśli. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, jak zwykle, rozpoczniemy od aktywacji twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji. Połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy, które zostało mi wskazane i do którego wędrowałam dokładnie prawie dwie godziny. Rozpoczęłam moją wędrówkę, jeszcze nie mając pojęcia, gdzie siła wyższa mnie poprowadzi, i poprowadziła mnie już teraz. I czasami miałam taki moment, jak każdy z nas ma, o, już nie dam rady, to jest tak wysoko, to jest tak daleko. A ja tutaj noszę ze sobą wszystki, cały sprzęt, wszystko, aby dla nas przygotować naszą ceremonię. I już decydowałam się, że jednak rozpocznę nasze spotkanie poniżej, to w tym miejscu, to w tym miejscu. I gdy myślałam, że to jest już tam, to coś mówiło mi. Idź dalej. Dalej i dalej. I nieważne, że czujesz zmęczenie, nieważne, że czujesz już zwątpienie, gdzie Twoja droga Cię prowadzi, idź, a siła wyższa poprowadzi Cię do najpiękniejszych miejsc, do najpiękniejszych przeżyć i do najcudowniejszych energii. I tak jak my mamy takie momenty zwątpienia, że już nie wiemy, co jest za kolejnym zakrętem, czy naprawdę warto iść dalej czy warto, czy już lepiej zostać w tym miejscu, bo to już jest ten szczyt, który możemy osiągnąć. A wystarczy jeszcze tylko połączyć się z siłą wyższą, jeszcze raz poprosić o wsparcie, a poczujesz, jak niesamowite światło wskaże ci, że jeszcze tylko jeden zakręt i jeszcze jeden i jeszcze jeden, a tam czeka na ciebie coś, o czym dzisiaj nawet nie masz pojęcia coś tak pięknego, tak niezwykłego, o takiej wibracji i takim odczuciu spełnienia. I tak jest Twoja droga, gdy pojawia się zakręt, gdy pojawia się kolejny zakręt, gdy czasami już nie wiadomo, czy to już tu. Idź dalej, a zobaczysz, że siła wyższa ma dla Ciebie coś. Jeszcze lepszego niż jesteś w stanie sobie dzisiaj wyobrazić. Ale w tym momencie bardzo proszę, wstań, odetchnij głęboko i rozpoczynamy proces.